Pani marszałek, Wysoka Izbo, czy prawdą jest, panie ministrze, że był taki polityk z lewicy, który w 2002 roku mówił, że 25% dopłat to więcej niż zero? I czy prawdą jest, że tego 13 grudnia 2002 roku w Kopenhadze to nie kto inny jak premier Leszek Miller szukał telefonu do Wincentego Witosa, żeby zmiększył Kalinowskiego w uporze o te dopłaty na poziomie nie 25, a 55%? Chcę także zapytać, czy jakiś polityk, politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że dopłaty bezpośrednie są niezgodne z traktatem nicejskim, złożyli już do Trybunału Sprawiedliwości wniosek o zaskarżenie tych dopłat, bo obiecali to, obiecali, jak ja byłem ministrem, jakoś tego wniosku nie zauważyłem, dalej obiecują, więc może jeśli nie potrafią, niech Departament Prawny pomoże im z Ministerstwa Rolnictwa taki wniosek przygotować i złożyć, bo jeśli twierdzę, że jest niezgodny z traktatem lizbońskim, ja nie twierdzę, że jest niezgodny. Ja twierdzę, że dopłaty są niesprawiedliwe, ale nie twierdzę, że niezgodne z traktatem lizbońskim. I kolejna sprawa to chcę również zwrócić uwagę na to, że trzeba, żeby pan minister przypomniał jeszcze raz panu premierowi, że oprócz przyjaciół spójności powinien bardziej zaprzyjaźnić się z przyjaciółmi także wspólnej polityki rolnej. I na koniec trzy pytania odnośnie Świętokrzyskiego. Czy prawdą jest, że w województwie świętokrzyskim jest dodatkowy program dla hodowli bydła, jest dodatkowy program dla hodowli owiec? Czy prawdą jest, że rolnicy z tych małych gospodarstw w ramach modernizacji mogli składać nie w ramach grup, a zespołów rolników wnioski o dofinansowanie?